Niech się pan profesor Rzepliński uczy, tak się mój po angielsku śpiewa. Czyli można jednak z piosenką na ustach radośnie i pozytywnie rozpocząć dzień, do czego wszystkich zachęcamy. Dzień dobry! Dzień dobry, witamy. It was lovely. 8.13. Żeby piękni młodzi witają was raz jeszcze. Kamil Waleja. Przemysław Skoda. I Mariusz Kałamaga, czyli Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Hej! Podcast było na poniedziałkowych manifestacjach, domagały się prawa do aborcji. Czy kobiety 60+, które wychowały dzieci, teraz wspierają swe córki w wychowaniu wnuków, pragną powrotu do czasów, kiedy to usuwanie ciąży było sposobem regulacji urodzin? Wystarczy zapytać, a usłyszymy, że obawiają się m.in. zakazu badań prenatalnych. Czy moralnym jest zadawanie im przez znanego dziennikarza Jana Pospieszalskiego pytania, czy pani jest za zabijaniem? Potrzeba nam rozmowy. Rozmowy, którą znaleźć można było w stacjach telewizyjnych zwanych komercyjnymi, a których zabrakło w stacji zwanej publiczną. W tej pierwszej mówili ci, którzy dzięki swej wiedzy i talentowi medycznemu uratowali lub wyleczyli jeszcze przed urodzeniem setki, jeśli nie tysiące dzieci. Dowiedzieć się można było o hospicjum prenatalnym, gdzie matka, która heroicznie zdecydowała się urodzić dziecko niezdolne do życia, dostała wszechstronne wsparcie medyczne i psychologiczne. W tej drugiej obejrzeć można było drastyczny film o eugenice. Dajmy głos kobietom, dajmy głos lekarzom, dzięki którym polska medycyna prenatalna jest przykładem dla Europy. Wykażmy się wrażliwością, wyobraźnią, a nie fanatyzmem. Czym innym jest sumienie, na które tak często powołują się posłowie, powołani przecież do stanowienia prawa dotyczącego wszystkich, a czym innym jest sumienie i wrażliwość milionów kobiet. Nie mieszajmy pojęć, nie szargajmy tyleż dosadnymi, co chamskimi wypowiedziami sfery jakże wrażliwej i intymnej. Niektórym politykom dedykuję słowa przypomniane niedawno przez panią Danutę Wałęsową. Co pan wie o pszczołach, jeśli nie mieszka pan w ulu? Jerzy Kisielewski i refleksja dotycząca życia politycznego i debaty, która przetacza się przez nasz kraj o prawie do aborcji. Bardzo dziękuję, to był felieton w Polskim Radiu 24, już kwadrans po 8. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topuliński. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała prawie 1000 razy. Większość działań dotyczyła usuwania setek powalonych przez wichurę drzew oraz zabezpieczania uszkodzonych dachów. Najwięcej interwencji było na Pomorzu, w województwie zachodniopomorskim oraz na Mazowszu. Większość Polaków nie chce, aby Unia Europejska mogła zarządzić obowiązkowe osiedlanie w Polsce osób innych niż obywatele polscy. Wynika z sondażu TNS Polska dla Polskiego Radia 24. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wypowiedziało się 69% Polaków. Za było 17%, a 14% odpowiedziało trudno powiedzieć. Będą chodzili po przejściu dla pieszych, nie wykluczają wolnej jazdy ciągnikami. Rolniczy OPZZ zapowiada na dziś, na 10, zgromadzenie publiczne w Worońcu koło Białej Podlaskiej na drodze krajowej numer 2. Rolnicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Sofia. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Anna Jabłońska, zapraszam. Jak przyspieszyć rozwój gospodarczy Unii Europejskiej? Odpowiedzi między innymi na to pytanie przynosi raport Grupy Banku Światowego European Union Regular Economic Report. Znajdują się w nim dane i statystyki o stanie gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. Najważniejsze kwestie zawarte w dokumencie to propozycja reform systemu usług krajów wspólnoty, mówi Filip Kochan, rzecznik prasowy Banku Światowego w Warszawie. Tegoroczna edycja poświęcona jest tematowi liberalizacji usług. Należy reformować strukturalnie Unię Europejską. Uważamy, że jeśli sektor usług zostanie zderegulowany w Unii Europejskiej bądź zliberalizowany, produktywność Unii Europejskiej może wzrosnąć nawet o 5%. Chodzi o to, żeby zlikwidować wszelkie bariery, żeby łatwiej na przykład firmie włoskiej było operować w Polsce i na odwrót, żeby polskiej firmie łatwiej było prowadzić interesy w Niemczech, we Włoszech czy w Hiszpanii. Takie reformy, które bardziej będą integrować rynek unijny, mogą przyczynić właśnie się do przyspieszenia wzrostu w Unii Europejskiej, do poprawy produktywności, a w konsekwencji do wzrostu płac i poprawy na rynku pracy.
Polska gospodarka na tle innych krajów wspólnoty wypada bardzo dobrze. Spodziewamy się jednak przejściowego spowolnienia wzrostu PKB, mówi Leszek Kąsek, starszy ekonomista w warszawskim biurze Banku Światowego. Gospodarka spowolni przejściowo w tym roku z 3,6 w roku ubiegłym do 3,2 w 2016. Konsumpcja prywatna, tempo wzrostu rośnie, no natomiast inwestycje spadają. Mamy nadzieję, że ten spadek ma charakter przejściowy. Jest to związane też z zakończeniem poprzedniej perspektywy unijnej, uruchamianiem nowej. W ocenie Banku Światowego w najbliższych latach wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej będzie umiarkowany. W 2016 roku wyniesie 1,8%, a w kolejnym roku spowolni do 1,4%. Coraz bliżej do szczytu Unia Europejska-Kanada w Brukseli, podczas którego 27 października ma zostać podpisana umowa CETA. Aby weszła w życie, musi zostać podpisana przez ministrów handlu wszystkich państw wspólnoty. Następnie dokument będzie ratyfikowany przez parlamenty narodowe. Zanim to jednak nastąpi, obowiązywać ma tymczasowe stosowanie umowy. Czym jest, o tym mówi Wojciech Talko z Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu Komisji Europejskiej. Tymczasowe stosowanie byłoby zastosowane tylko do tej części umowy, gdzie obejmuje to wyłączne kompetencje Unii Europejskiej, tak? Czyli to jest część mieszana, czyli ta część, która jest wyłącznie kompetencją Unii, byłaby tymczasowo stosowana, a ta część, która obejmuje również kompetencje krajów członkowskich, nie byłaby tymczasowo stosowana i czekalibyśmy na ratyfikację przez parlamenty narodowe. Dla Unii Kanada plasuje się na 12. miejscu wśród najważniejszych rynków, natomiast Unia jest dla Kanady drugim najważniejszym partnerem handlowym. I na koniec Euroserwisu informacja o wizycie w Polsce unijnego komisarza do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy. Podczas swojego pobytu w Warszawie weźmie udział w organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych debacie poświęconej polityce rozwojowej pod tytułem W kierunku nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Relacje z tego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Twitterze przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Komisarz spotka się też z sekretarzem stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konradem Szymańskim i z parlamentarzystami. Dwadzieścia minut po ósmej. Sportowe wydarzenia dnia. I zgodnie z zapowiedzią w studiu ponownie jest Andrzej Janisz. Zaczynamy od tenisa i sukcesu Agnieszki Radwańskiej. Dzień dobry, tak, dlatego że nasza tenisistka we wspaniałym stylu zakwalifikowała się do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Pekinie. Polka po rewelacyjnej grze wygrała w dwóch setach z reprezentantką Danii Karoliną Woźniacką 6-3 i 6-1. Taka trylogia, bo to już trzecia konfrontacja tych zawodniczek w ciągu kilkunastu dni. 24 września w stolicy Japonii Radwańska przegrała w półfinale, natomiast 4 dni później w Chinach wygrała w 1/8 finału, a w ćwierćfinale pekińskiego turnieju Radwańska zagra ze zwycięzczynią meczu między francuską Alizę Cornet a Jarosławą Szwedową z Kazachstanu. Bez względu jednak na wyniki w Pekinie, Polka już wcześniej zapewniła sobie awans do finałowego kończącego sezon turnieju w Singapurze. Nie możemy w naszej rozmowie pominąć uroczystej gali, która wczoraj odbyła się w Warszawie w Centrum Olimpijskim. Polscy medaliści Igrzysk w Rio dostali nagrody. Tak, i to zarówno olimpijczycy, jak i paraolimpijczycy z Rio de Janeiro. Najpierw w Pałacu Prezydenckim odebrali odznaczenia państwowe za zasługi dla sportu i kraju, a wieczorem w Centrum Olimpijskim odbyła się gala Rio 2016 w obu przypadkach z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Do tych miłych chwil z Rio, z Brazylii wraca Rafał Bała w rozmowie ze złotymi medalistkami. Natalia Mada i Magdalena Fularczyk-Kozłowska, czyli nasze złote wioślarki. Panie, wyglądacie wspaniale. Wasz dzień był w Rio de Janeiro i wasz dzień jest dzisiaj. Magdalena. No tak, dzisiaj nietypowo nie w stroju sportowym, tylko w stroju defiladowym, wizytowym z Rio. Czujemy się, można powiedzieć, bardzo dostojnie, elegancko. No faktycznie, nasz dzień, nasza, można powiedzieć, celebracja. Gdzieś tam czekałyśmy także na tą galę, byśmy znowu poczuły te emocje. Natalia, wspominacie ten dzień z Rio de Janeiro? Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście cały czas gdzieś ten bieg się to
odtwarza teraz spotkania w szkołach, ruszył rok szkolny, więc rzeczywiście gdzieś tam te emocje cały czas powracają i no dzisiaj wyjątkowy, szczególny dzień, bo rzeczywiście możemy się spotkać jeszcze raz ze wszystkimi medalistami i powspominać wspólnie jeszcze ten finał olimpijski. Ponad półtora miesiąca już minęło, był czas na odpoczynek? Chyba był, ale też pewnie dużo spotkań, dużo różnych wizyt, Magda? Wakacje były, ale można powiedzieć przerwami takie wyrwane. Mi jedyne co udało się być 5 dni na Mazurach, z czego bardzo się czułam pod żaglami. Poza tym obowiązki. Ta dwójka tworzyła się w ostatnich latach, ta dwójka, ta osada jest w tym momencie najsilniejszą na świecie. Czy ta osada zdobędzie kolejny medal w Tokio, Magda? Wszystko przed nami. Zobaczymy, jak się sezon ułoży, zobaczymy też, jaki plan ułoży trener. Akurat jesteśmy umówieni, że po gali spotykamy się na takie właśnie co dalej, także nic więcej nie wiemy. A dalej oczywiście do Tokio. A dalej w naszej rozmowie piłka nożna. Nasza reprezentacja przygotowuje się do kolejnych spotkań w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Jak intensywne są to przygotowania? No mało intensywne, dlatego że na przykład kapitan drużyny Robert Lewandowski albo w ogóle nie trenował, albo trenował indywidualnie, dlatego że on jest w takim rytmie meczowym, podobnie zresztą jak Kamil Glik, który wczoraj na przykład trenował indywidualnie, bo on nie wyobraża sobie, nawet jeżeli jest zmęczony, żeby nie wejść na boisko. Rozmawiałem z nim, poświęcił mi kilka minut, spytałem, jak wyobrażał sobie swoją karierę, kiedy był jeszcze małym chłopakiem. Wiadomo, że moim marzeniem było przede wszystkim grać na jak najwyższym poziomie. Wiadomo, że planowałem sobie, żeby na początku, wiadomo, zagrać w ekstraklasie, co było gdzieś tam moim jakimś celem. Później wiadomo, że kolejnym krokiem było na pewno skoczenie do reprezentacji Polski, także potem oczywiście wyjazd za granicę, więc no te kroki, te marzenia, te cele powiedzmy co roku czy co dwa lata się na pewno zmieniały. Ale w twoim przypadku to było troszeczkę inaczej, bo ty najpierw wyjechałeś za granicę i to było takie ogromne zdziwienie. Real Madryt, zderzenie chłopaka z Jastrzębia z wielkim światem stolicy Hiszpanii. Znaczy, na pewno mówię o wyjeździe za granicę już w sensie takim bardziej profesjonalnym, tak, bo powiedzmy, że oczywiście byłem na początku, miałem jakąś historię z zagranicą, ale gdzieś tam to było raczej na poziomie juniorskim, dlatego gdzieś tam marzyłem o graniu w reprezentacji czy za granicą na powiedzmy jakimś dość przyzwoitym i poważnym poziomie. A czy ten pobyt w Hiszpanii, wówczas kiedy byłeś jeszcze bardzo młody, odcisnął jakieś piętno na twojej grze, na twojej mentalności, czy tam czegoś się nauczyłeś, czy tam coś zrozumiałeś? Zdecydowanie, no jednak gdzieś tam miałem już jakieś przetarcie za granicą i na pewno później podjęcie decyzji o wyjeździe do Włoch na pewno było łatwiejsze, w sensie wiedziałem mniej więcej, czego mogę się spodziewać po pobycie za granicą, jak to wszystko funkcjonuje, więc na pewno to też miało jakiś wpływ na to, że we Włoszech, no być może na samym początku było mi troszkę łatwiej o aklimatyzację. Jesteś takim modelowym przykładem zawodnika, który krok po kroku wstępuje coraz wyżej. Terminowałeś w drugiej Serie A, później zawojowałeś pierwszą, zostałeś kapitanem, teraz grasz w Lidze Mistrzów i jak sam powiedziałeś, debiut w Lidze Mistrzów na Wembley to wielka sprawa. Trafiłem na wypożyczenie do Bari, gdzie na moje szczęście poznałem tak naprawdę świetnego trenera, którym jest Ventura, bo byliśmy w Bari bardzo krótko razem, bo tylko miesiąc. Natomiast wystarczało to, żeby później, jak on trafił do Torino i wystarczało to, żeby mnie pociągnąć ze sobą. Także fajnie, że tym wszystkim jakieś szczęście miałem i poznałem takich świetnych trenerów i ludzi jak on. Czy ci ludzie, których spotkałeś na swojej drodze, to są te osoby, które dały ci nową jakość, dały jakiś impuls? Myślę, że tak. Mam to szczęście, że w każdym klubie, w którym grałem, naprawdę poznałem świetnych ludzi, świetnych działaczy, dyrektorów, prezesów, ale również świetnych trenerów, bo nawet już zaczynając w Piaście Gliwice miałem wielką przyjemność też również pracować z trenerem Fornalakiem, który jako młodemu chłopakowi wiele rzeczy mi naprawdę wytłumaczył, bardzo mi zaufał też od samego początku jako młodemu chłopakowi i dał mi szansę gry w ekstraklasie. Bardzo mi ufał, także na pewno to była taka osoba, której również do dnia dzisiejszego wiele zawdzięczam i później, tak jak mówię, w każdym kolejnym klubie trafiałem naprawdę na fajnych ludzi i w każdym klubie miałem naprawdę to szczęście, że trafiałem na takich ludzi, którzy mi ufali i z którymi gdzieś tam do dnia dzisiejszego praktycznie mam świetny kontakt. Wspominaliśmy o tym, że u ciebie to jest tak szczebel po szczeblu. Już jesteś na szczycie, czy sufitu jeszcze nie widzisz? Czy nie? W piłce ogólnie nie ma limitów i gdzieś tam w piłce można bez różnicy na wiek cały czas się rozwijać i jestem dzisiaj w fajnym klubie, gramy w Lidze Mistrzów, czyli gramy o najwyższe trofea w kraju.
także na pewno jest to fajne, ale no tak jak powiedziałem, no nie ma limitów i zawsze można cały czas iść do przodu, także zobaczymy jeszcze co życie, co przyszłość przyniesie. Teraz ma przynieść punkty w meczach z Danią i z Armenią, ale to tylko ma być krok do awansu, do finałów Mistrzostw Świata. Tych meczów jest sporo jeszcze, także nawet jak wygramy z Danią, to też na razie nic się nie będzie działo, no bo jednak tych meczów, tak jak mówię, jest sporo. Są jeszcze bardzo ciężkie wyjazdy do Rumunii, później kolejne mecze wyjazdowe właśnie do Danii, do Armenii. Więc nic, no są to pierwsze nasze kroki, pierwsze momenty w tych eliminacjach, ale jednak no chcemy punktować, żeby gdzieś tam później na koniec mimo wszystko nie pocić się i żeby nerwowo nie rozpisywać tej tabelki na kartce i nie liczyć tych punktów, bo na pewno fajnie by było już teraz właśnie zacząć punktować i zgarnąć pełną pulę. I Kamil, na zakończenie, bo obiecałem to twoim kibicom. W Astanie przyjechała grupa ludzi z Jastrzębia. Oni powiedzieli, że pracowali na kopalni w wolne soboty, żeby móc przyjechać. Przyjechali pociągiem i mieli do was pretensje po meczu, że nie podeszliście. Powiedzieli, że tylko Kuba Błaszczykowski rzucił koszulkę i prosili, żeby wam to powiedzieć. Nie, no na pewno po prostu tak nie było, bo po każdym meczu zawsze kibicom dziękujemy oklaskami za przyjazd, za doping, bo zawsze tak jest i tutaj akurat na pewno te zarzuty są jak najbardziej nieprawdziwe i nieprawidłowe pod naszym kątem, a to czy ktoś później rzuci koszulkę czy nie po meczu, to jest jego indywidualna sprawa, natomiast te podziękowania, te brawa na pewno były i gdzieś tam zarzuty na pewno są wyssane z palca. My jako drużyna zawsze po meczu za ten doping dziękujemy i brawa bijemy. No to ja bym bardzo chciał, żeby teraz kibice wam dziękowali za te dwa mecze na początku w Warszawie, a później Bukareszt, a później już inne mecze, ale to już przyszły rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kamil Glik zagra z Danią na pewno, a jego partnerem na środku obrony będzie Michał Pazdan, jeżeli wyleczy kontuzję, lub Igor Lewczuk. I jeszcze jedna sprawa, dach prawdopodobnie będzie zamknięty. Czekamy na sukcesy naszej reprezentacji. Najważniejsze sportowe wydarzenia omawiał dla państwa Andrzej Janisz. Autopromocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19:15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 8:30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Pracowitą noc mają za sobą nie tylko strażacy, lecz także energetycy. Wiatr i deszcze spowodowały liczne uszkodzenia sieci energetycznych. Prądu nie ma około 20 tysięcy gospodarstw w całym kraju. Najwięcej awarii odnotowano w województwie małopolskim, ponad 17 tysięcy, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze dzisiaj rano bez prądu jest około 20 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie małopolskim, ponad 17 tysięcy, ale też w śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Oczywiście no już trwają prace, mamy nadzieję, że uda się to szybko naprawić. Pełne ręce roboty mieli też strażacy. Tylko wczoraj około 750 interwencji związanych z tą sytuacją pogodową. Strażacy głównie interweniowali przy usuwaniu drzew z dróg i wody z zalanych domów. Na Bałtyku wciąż mamy silny sztorm. Prędkość wiatru będzie powoli słabła. W ciągu ostatnich 15 lat podwoiła się liczba chorych na cukrzycę, alarmują eksperci. W Polsce na tę chorobę cierpią prawie 3 miliony osób. W Warszawie zorganizowano konferencję naukową na ten temat. Profesor Tomasz Klupa z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że cukrzyca rozwija się, gdy trzustka nie dostarcza insuliny i utrzymuje się podwyższony poziom cukru. Dlaczego ten przewlekle podwyższony poziom cukru we krwi jest tak niebezpieczny? On działa na główny budulec naszego organizmu, na białka, tak jak rdza na konstrukcję stalową. Czyli niszczy wszystko jak leci. Niszczy małe naczynia krwionośne i w rezultacie tych zmian pojawiają się powikłania typowe dla cukrzycy, powikłania oczne mogące skutkować ślepotą, powikłania neurologiczne, powikłania nerkowe mogące prowadzić do dializy.
W Sejmie ma powstać parlamentarny zespół do spraw diabetyków. Jego celem będzie stworzenie systemowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy. Antoni Libera, Włodek Pawlik i Tomasz Bagiński wśród laureatów dorocznych nagród ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Minister Piotr Gliński podczas uroczystej gali mówił, że wyróżnienia to wyraz wdzięczności dla wybitnych przedstawicieli polskiej kultury. Wdzięczności za to, że tworzą kulturę, bo kultura głównie jest kreowana poprzez indywidualny wysiłek twórczy, poprzez indywidualne talenty, poprzez najwybitniejsze jednostki. Nagrody przyznano 19 laureatom w 14 kategoriach. Wręczono także 3 nagrody za całokształt twórczości. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 8. Polskie Radio 24 proponuje. O 13.15 ważne informacje dla kierowców. Szykują się kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Resort infrastruktury chce między innymi obniżyć dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym, a hulajnogom, rolkom i segwayom nakazać jazdę po ścieżkach rowerowych. Dodatkowo projekt nowelizacji kodeksu drogowego przewiduje, że limit prędkości w terenie zabudowanym będzie wynosił 50 km na godzinę, niezależnie od pory dnia. Przypomnę, że obecne przepisy zezwalają w terenie zabudowanym w godzinach od 23 do 5 rano na jazdę z maksymalną prędkością 60 km na godzinę. A więcej o zmianach opowie Maciej Wroński, prawnik i przedstawiciel Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmowa o 13.15 już teraz. Serdecznie zapraszam. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. A w studiu ponownie Piotr Wąż. I nasz gość w naszym studiu w Sejmie przy ulicy Wiejskiej. Przenosimy się w takim razie do parlamentu, a tam już jest Arkadiusz Myrcha. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Platformy Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która wczoraj zajmowała się obywatelskim projektem ustawy dotyczącym całkowitego zakazu aborcji. Panie pośle, w takim razie Platforma powinna triumfować, biorąc pod uwagę, że ten projekt przepadnie w sejmowych głosowaniach. No, summa summarum, na pewno jest satysfakcja, że ten barbarzyński projekt nie będzie najprawdopodobniej dalszym przedmiotem obrad, bo o tym zadecyduje ostatecznie Sejm. Ale to już raczej przesądzone, panie pośle. No ja nie byłbym do końca taki pewien, no jednak wiemy na pewno, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są w tej sprawie podzieleni. Dzisiaj zresztą, jeśli chyba się dobrze kojarzę, to w dzisiejszym wywiadzie, czy albo wczorajszym wieczornym, minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, że będzie głosował, żeby ten projekt pozostał jednak w Sejmie. Tak więc widać, że te zdania są podzielone nie tylko wśród posłów jakby ostatniego rzędu, ale także wśród tych najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, co jednoznacznie wskazuje, że ten wynik głosowania nie będzie przesądzony do samego końca. W takim razie pytanie, panie pośle, o to, dlaczego Platforma Obywatelska wnioskowała o to, żeby sprawę aborcji przesunąć aż do stycznia 2017 roku? To powiem szczerze, to była przykładowa data. My przede wszystkim wnieśliśmy o odrzucenie tego projektu, tak jak konsekwentnie wnosiliśmy, żeby ten od samego początku, żeby ten projekt ustawy nie był przedmiotem prac w sytuacji, kiedy obydwa obywatelskie projekty nie mogą być przedmiotem obrad w polskim Sejmie. Natomiast pan przewodniczący prowadził w tak skandaliczny sposób obrady wczorajszej komisji, no jeżeli można to nazwać w ogóle obradami komisji, że były składane różnego rodzaju wnioski formalne, oprócz tych oficjalnych dotyczących samego projektu, czyli o odrzucenie i o ewentualnie w dalszej kolejności o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. No pojawił się także w toku tego spotkania, czy jakkolwiek to nazwać, wniosek o ogłoszenie przerwy, ale w emocjach, w ferworze tej gorączki padła data styczniowa, nie wiem nawet kto był tego autorem i jakie było uzasadnienie, ale sądzę, że to miało drugoplanowe znaczenie. Z pewnością chodzi o posła Roberta Kropiwnickiego, który jest wiceprzewodniczącym, jest członkiem też Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziennikarze relacjonujący także to wydarzenie na miejscu mówili, że to też pan, panie pośle, był jednym z tych bardziej krzyczących, żeby zakończyć te obrady tej komisji. Tak, no na pewno wyraziliśmy dość
wyraźny sposób swój sprzeciw w momencie, kiedy to posiedzenie zostało przeniesione do sali kolumnowej. No ale zauważmy, że pierwsze głosy sprzeciwu i to praktycznie w większości obecnych na sali posłów, nie tylko członków Komisji Sprawiedliwości, to był głos oburzenia przeciwko umorzeniu przepustek przedstawicielom organizacji pozarządowych, które planowo miały się pojawić na posiedzeniu komisji, a kiedy zjawiły się w biurze przepustek gmachu Sejmu, okazało się, że przepustki najprawdopodobniej decyzją pana przewodniczącego Piotrowicza zostały im anulowane. A potem, panie pośle, według relacji posłanki Kukiz 15 Barbary Chrobak, już po wpuszczeniu i dopuszczeniu do głosu organizacji pozarządowych zostały pozostawione same sobie bez opieki i Nowoczesnej, i Platformy Obywatelskiej, które je tam wprowadziły. To nie jest prawda. To nie jest prawda. My wprowadziliśmy te osoby na zgodnie z możliwością taką, że posłowie mogą na budynek Sejmu wprowadzać ograniczoną liczbę osób, więc korzystaliśmy z tego przywileju, ale później z tymi osobami ja nawet sam rozmawiałem z kilkoma paniami, chociaż ich nawet wcześniej nie znałem, więc to, co mówiła pani Barbara Chrobak, całkowicie mija się z prawdą i nie wiem, co ona widziała na sali kolumnowej, ale my z tymi osobami rozmawialiśmy. No wiadomo, że jak był ferwor tego sporu z przewodniczącym, no to w tej chwili, oczywiście byliśmy gdzieś tam na przodzie sali, ale jeśli był taka chwila, czy tam wytchnienia, czy przerwy, no to na tyle sali z tymi osobami rozmawialiśmy. To panie pośle, na pewno wiemy, co słyszeliśmy, jeśli chodzi o ten termin styczniowy, stąd pytanie, bo prawda, można mieć wiele pretensji, jeśli chodzi o sposób organizacji tej sejmowej komisji. Nawet autorzy projektu obywatelskiego mają pretensje, bo nie wiedzieli o tym i nie zdążyli nawet dojechać z Białegostoku, na przykład, jeśli chodzi o panią Joannę Banasiuk, sprawozdawczynię tego projektu obywatelskiego, ale to Platforma Obywatelska jest skrytykowana przez wszystkie partie, i Prawo i Sprawiedliwość, i Kukiz 15, i Nowoczesne, za to, że próbowała odwlec tę dyskusję na etapie sejmowej komisji tylko po to, żeby prowadzić walkę polityczną z obecnym rządem. Ale to jest absurd. My zresztą już z kolegami... To skąd ten styczeń, panie pośle? Ale to już mówię, to miało drugorzędne znaczenie. To była jakaś tam data, powiem szczerze, gdzieś tam wrzucona, bo trzeba było konkretną datę wskazać, ale proszę zauważyć, że jeśli złożyliśmy wniosek o wysłuchanie publiczne, to wskazaliśmy datę październikową. Tak, to był chyba 23 czy 24 października, co jakby najlepszy sposób udowadnia, że chcieliśmy w miarę możliwości szybko się tą sprawą zająć. To data, mówię, to ma drugo czy trzeciorzędne znaczenie, akurat zaproponowanie daty przeprowadzenia tej przerwy, więc ja bym się akurat tego nie trzymał. Natomiast my rozmawialiśmy później z koleżankami i z kolegami z Nowoczesnej. Przypomnieliśmy, że to my właśnie złożyliśmy wniosek o odrzucenie tego projektu jeszcze zanim ta komisja zaczęła pracować, więc my byliśmy jak najbardziej zdeterminowani, żeby ten projekt przestał być przedmiotem prac w Sejmie, no ale wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem i na podstawie regulaminu Sejmu. No nie może być tak, jak pan redaktor sam zauważył, że przewodniczący komisji wysyła SMS-y do członków Komisji Sprawiedliwości na 3 godziny, czy tam 4 godziny przed jej rozpoczęciem, uniemożliwiając wzięcie udziału w przedstawicieli wnioskodawców, po czym bezpardonowy sposób ogłasza się głosowanie nad porządkiem obrad i głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy. Z tego chaosu, panie pośle, wyszło jednak coś, co powinno Platformę Nowoczesną zadowolić, czyli fakt, że tego projektu tak naprawdę nie będzie i to oznaczałoby przynajmniej na razie koniec projektu pod hasłem Stop Aborcji. Panie pośle, a jeszcze mam pytanie o wicemarszałka z Kukiz 15. Czy będzie wniosek ze strony pana partii chociażby o odwołanie Stanisława Tyszki po tym, jak przerwał obrady tuż po północy? Nie mam jeszcze informacji z klubu. Wiem, że dzisiaj przed głosowaniami ma być ten temat poruszony. Czekamy na decyzję szefostwa klubu. Natomiast zachowanie pana wicemarszałka Tyszki było skandaliczne, bo to jest osoba, która stoi na czele parlamentu, która prowadzi obrady i w momencie, kiedy jest zapisana grupa posłów do zadawania pytań w tak ważnym temacie, który naprawdę rozpala całą opinię publiczną i przedstawiciele społeczeństwa zapisani do pytań, którzy mają okazję porozmawiać z wnioskodawcą, czego nie mieli na posiedzeniu komisji, to pan marszałek Tyszka swoją decyzją
odmawia wszystkim posłom zadawania jakichkolwiek pytań, a później w sposób urągający całkowicie funkcji marszałka Sejmu mówi do wszystkich posłów, patrząc na nich z góry, że zachowujecie się jak dzikie małpy. No to powiem szczerze, że to nie przystoi marszałkowi, parlamentarzyście, a także przedstawicielowi środowiska naukowego. To jeszcze słowem wytłumaczenia. Wicemarszałek Tyszka na Twitterze napisał tak: o życiu ludzkim należy dyskutować z szacunkiem i miłością. Politycy partyjni robią to z wrzaskiem i nienawiścią po to, by dzielić Polaków. Tak? To jest stanowisko marszałka. Tak, to ja przypomnę panu też to, co mówi jego najbliższy przyjaciel z ławy sejmowej, pan Paweł Kukiz, który przez ostatnie kilka dni w tak bezpardonowy sposób obrażał kobiety i to panu Tyszce absolutnie nie przeszkadzało. Ja powiem szczerze, że takich słów w stosunku do kobiet to ja nie słyszałem już bardzo dawno. Nie wiem, czy w ogóle słyszałem takie wyrazy, już nie mówiąc, że ze słów polskiego posła. I w tej sprawie pan Tyszka milczy, dając absolutne przyzwolenie, żeby w ten sposób Paweł Kukiz dalej obrażał Polki. Natomiast jeżeli posłowie chcą wypełniać w prawidłowy sposób mandat, do którego zostali upoważnieni podczas wyborów, to pan Stanisław Tyszka, nie wiem, czy to godziny wieczorne, może już chciał iść spać, może już był zmęczony tym wszystkim. Jeżeli funkcja marszałka go przerasta, to niech po prostu z niej zrezygnuje. Ale nie może w sposób tak ordynarny zwracać się do posłów, nazywając ich dzikimi małpami. Może po prostu odmówić zadawania pytań, powiedzieć, że ma do tego prawo zakończyć, ale nie obrażać parlamentarzystów. No to się staje domena Kukiz 15. Na minutę, panie pośle, bo tyle mamy jeszcze do końca naszego programu mniej więcej. Zmieńmy temat, jeśli chodzi o funkcję, już poza sejmową funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po dłuższej chwili milczenia prezes Andrzej Rzepliński wypowiada się mediom i mówi tak: Platforma Obywatelska nie ma swojego prezesa Trybunału. Nawet komuniści w PZPR nie mieli swojego Trybunału. Prezes Rzepliński zapewnia, że jest całkowicie niezależnym sędzią i pyta, czy można być częściowo niezależnym. Czy rzeczywiście jest niezależnym sędzią prezes Rzepliński, który krytykuje Platformę Obywatelską za projekt ustawy, który pozwoli wybrać 5 sędziów zamiast 3, ale nic w tej sprawie nie robi, a krytykuje obecny rząd i robi w tej sprawie bardzo wiele. To, że prezes Rzepliński jest sędzią niezależnym, to ja w ogóle nie mam wątpliwości. Bardziej taka wątpliwość rodzi się chociażby przy panu mecenasie Pszczółkowskim, który został w tej kadencji sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a jeszcze pół roku temu zasiadał w ławach Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Więc tutaj należy postawić ogromny znak zapytania przy niezależności sędziego Trybunału. Natomiast prezes Rzepliński, wiemy, że zabiera głos w debacie publicznej i nie szczędzi słów krytyki żadnemu ugrupowaniu politycznemu w momencie, kiedy popełnia jakiś błąd. Bardzo dziękujemy. Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej ze studia Polskiego Radia w Sejmie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Kwadrans dzieli nas od godziny 9. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Około 1600 domów w województwie śląskim pozostaje bez prądu. To skutek wichur, które przeszły przez region. Awarie dotknęły mieszkańców okolic Bielska Białej, Pszczyny, Cieszyna i Żywca. Awarie służby mają usunąć do godzin południowych. Jeszcze w październiku, a najpóźniej w listopadzie, do Sejmu trafi nowelizacja ustawy abonamentowej autorstwa PiS, zapewnia przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od nowego roku. Większość Polaków uważa, że UEFA postąpiła słusznie, każąc Legii Warszawa za odpalanie rac i burdy kibiców podczas meczu z Borussią Dortmund. Wskazują na to wyniki sondażu TNS Polska dla Polskiego Radia 24. 41% Polaków uznało, że UEFA postąpiła słusznie. Przeciwnego zdania było 30%, a 29% powiedziało trudno powiedzieć. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Czym żyje świat, o tym teraz powiemy w studiu. Jarosław Kociszewski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Ameryki i huraganu Matthew. Jak niszczycielska jest to siła? Już o czym żyje świat? Pogodą. O czym można rozmawiać? Zwłaszcza wystarczy spojrzeć przez okno. No u nas nie jest aż tak źle. No, na szczęście chociaż słyszymy o podtopieniach. O interwencjach straży pożarnej, tak. Tak. Natomiast rzeczywiście huragan Matthew jest niszczycielski. Ostatnie dane mówią o 26 zabitych.
A jaka będzie liczba ostateczna, nie wiemy. Zbliża się do wybrzeży Florydy, tam ewakuacja, mieszkańcy zabijają deskami drzwi, okna, gromadzą zapasy, natomiast należy ufać, że Amerykanie sobie poradzą. Kłopot w tym, że Matthew spustoszył bardzo biedne miejsca, takie jak chociażby Haiti. Tam zginęło przynajmniej 10 osób, ale ile dokładnie to nie wiadomo, bo jeżeli spojrzymy na mapę Haiti, tam po stronie zachodniej jest taki długi, długi cypel i on został w zasadzie odcięty, bo jedyny drogowy, duży most, który tam jest, został zerwany. W związku z tym Haiti to jest jakaś nieprawdopodobna zupełnie suma nieszczęść. Trzęsienia ziemi, powodzie, kraj, który gospodarczo praktycznie nie istnieje, w dużej mierze jest uzależniony od zagranicznej pomocy, która zamiast błogosławieństwem stała się kolejnym przekleństwem tego kraju, bo uzależniła Haitańczyków od pomocy. I jeżeli rozmawia się z ludźmi, którzy tam usiłują coś zrobić, to twierdzą, że sami Haitańczycy są tak nieprawdopodobnie zdemoralizowani, że generalnie czekają, żeby za nich coś zrobiono. Pomoc, która tam trafia, jest rozkradana, potworna korupcja. Każdy, kto może, ucieka. To znaczy ci, którzy mają wykształcenie, mają możliwości, albo przynajmniej mają dosyć życia w biedzie i beznadziei, uciekają, czy do Dominikany, czy gdziekolwiek im się uda. Rzecz ciekawa, ponieważ władze państwowe są tak strasznie zdeprawowane, to ostatnią instytucją, która cieszy się zaufaniem, jest Kościół katolicki. I to głowa Kościoła katolickiego na Haiti zajmuje się, czy zastępuje w dużej mierze państwo w zagospodarowywaniu i rozdzielaniu pomocy humanitarnej. Ale żeby nie zrzucać wszystkiego na Haitańczyków, przecież od czasu do czasu też pojawiają się informacje o tym, jak tam zachowują się wojska ONZ. Gwałty, grabieże, epidemia cholery, która jakaś czas temu się pojawiła, okazało się, że to również żołnierze ONZ, którzy mieli strzec porządku, przywlekli. W związku z tym dramat, to jest naprawdę miejsce, jądro ciemności w tym momencie, bo na to się nakłada przestępczość i tak dalej. Jeszcze huragan Matthew, co jeszcze? Trudno sobie wyobrazić i nikt nie ma pomysłu na to, co z Haiti zrobić. Nikt się za bardzo tym nie zajmuje i to taka smutna konstatacja, że dopóki Haitańczycy siedzą w miarę cicho i nikomu nie przeszkadzają, to po prostu kompletnie nikogo nie interesują. No i teraz pytanie, jak po huraganie Matthew ten świat międzynarodowy się zachowa? Mówiłeś o takim oczekiwaniu pomocy ze strony Haitańczyków. Możliwe, że prośba o pomoc z ich strony się pojawi. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, to trochę bliższy nam kierunek. Chodzi o szefa francuskiego MSZ, Jean-Marc Ayrault, dziś leci do Moskwy. No to pytanie o cel takiej wizyty. Jean-Marc Ayrault będzie chciał przekonywać Rosjan do tego, by poparli rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zawieszenia broni w Syrii. Do tego samego będzie przekonywał za chwilę Amerykanów. I to nie jest żart, chociaż tak brzmi. To znaczy sytuacja w Syrii jest, zwłaszcza wokół Aleppo, jest dramatyczna. Przypomnę, oblężenie około 250 tysięcy ludzi we wschodnich dzielnicach miasta. Zmasowane bombardowania lotnicze. Do tego próby zajmowania kolejnych, jeszcze nie tyle dzielnic w samym sercu miasta, co kolejnych przedmieść, zwłaszcza od północnej strony. Jakiś czas temu oblężenie udało się na chwilę przerwać siłom opozycji, może bardziej islamskim. W każdym razie to oblężenie znowu jest zamknięte, ale to jest niesłychanie ważne w tej wojnie. To znaczy Assad zdaje sobie sprawę, że jeżeli zajmie Aleppo, to w dużej mierze wygra tę wojnę. To jest ostatnie duże miasto, że największe w kraju, ale ostatni taki ośrodek miejski, który znajduje się w rękach jakiejkolwiek opozycji. W związku z tym sytuacja jest niesłychanie poważna.
docierają do nas dramatyczne informacje. One wszystkie są oczywiście prawdziwe, natomiast to też jest manipulacja, to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Manipulacja w obszarze? Chodzi o to, że jedyną odpowiedzią realną, jaką w tej chwili mają obrońcy nalecące z nieba bomby, nie są kule karabinowe, które nic nie wskurają, tylko właśnie dramatyczne obrazy i pokazywanie jak najtragiczniejszej sytuacji, po to, by wymusić na społeczności międzynarodowej działanie. Niektórzy z nas pamiętają koniec oblężenia Sarajewa i interwencję NATO w Bośni i Hercegowinie. To była reakcja na masakrę na targu w Sarajewie. I kilkakrotnie na świecie ten sposób działania się powtarza. To znaczy, żeby wywołać reakcję świata, trzeba nim wstrząsnąć. I to próbują zrobić organizacje broniące się w Aleppo. Ja podkreślę, to nie jest, znaczy, to są prawdziwe zdjęcia, to są prawdziwe dramaty, natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że one również służą celom politycznym także. Próby zwrócenia także naszej uwagi na to, co dzieje się w Syrii. A jak wygląda kwestia prób wypracowania zawieszenia broni? W tej chwili zawieszenia broni nie ma. Dwa tygodnie temu zostało wprowadzone, wynegocjowane przez Amerykanów i Rosjan, żeby było zabawniej, czyli strony, które ze sobą nie walczą, chociaż mają wpływ. Z tego zawieszenia broni wyłączono wszelkich islamistów. To, że państwo islamskie, to jest jasne. Natomiast wyłączono również były front al-Nusra, czyli islamistów z Al-Kaidy, którzy w tej chwili są bardziej umiarkowani niż państwo islamskie. Brzmi to dziwacznie, ale to mniej więcej tak wygląda. Tylko, że to jest w tej chwili najpoważniejsza siła opozycyjna. I w dużej mierze to oni bronią się w Aleppo, czy przebijają się. Inne organizacje dołączają do nich. Tam jest oczywiście cała mgławica tych różnych organizacyjek, oddziałów. Natomiast bez al-Nusry dawnej, czyli bez islamistów, niczego tam się nie wprowadzi trwałego. W związku z tym to zawieszenie broni trwało tydzień. Skończyło się po ataku na pomoc humanitarną, na konwój pomocy humanitarnej przy Aleppo i amerykańskim nalocie. Tutaj odpowiedzialność ponoszą Rosjanie, amerykańskim nalocie omyłkowym na wojska Asada, wojska rządowe w Deir ez-Zor na wschodzie kraju. I tak zaskakujące, że cały tydzień to zawieszenie broni przetrwało, bo ono nie było w niczym interesie. Moje wrażenie jest takie, że to było chwilowe przegrupowanie sił, przede wszystkim ze strony rządowej, ściągnięcie nowych oddziałów, czy to z Libanu, czy z Iraku, czy Irańczyków. Natomiast Amerykanie też, myślę, to zawieszenie broni z pewną ulgą przyjęli, bo mogą i wzrost aktywności Rosjan, bo mogą powiedzieć, no tutaj my jest, bo bardzo próbowaliśmy, ale no niestety nic nam się nie udaje zrobić, w związku z tym nasza chata z kraju. Troszeczkę tak to wygląda, bo ta gra wokół Aleppo i wokół Syrii jest nieprawdopodobnie zupełnie cyniczna. To, żeby dopełnić tego obrazu areny międzynarodowej, wspomnijmy o tym, że dziś na granicy turecko-bułgarskiej rozmieszczona zostanie po raz pierwszy Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna. To jest taka nowa formacja szybkiego reagowania, która powstaje gdzieś na bazie Frontexu. I jak to wszystko będzie wyglądało? Słowo kluczowe, proszę, nie mogę powstrzymać uśmiechu. Szybkiego reagowania, czyli już po mniej więcej dwóch latach. Taki jest zamysł, dlatego go używam. Zamyślę szybkiego reagowania. Tak. Czyli właśnie mniej więcej dwa lata po tym, jak zaczęła być potrzebna. Biurokracji ma być mniej, tak. Błyskawica. Ale w porządku. Znaczy, oddajmy sprawiedliwość ludziom, którzy tam oczywiście w tym uczestniczą, bo to 1500 fachowców, policjantów, ludzi, którzy miejmy nadzieję w tej chwili będą szybciej reagować niż politycy, czyli jeżeli będą uchodźcy czy migranci na granicy turecko-bułgarskiej, bo tam zaczynają działać, będą przede wszystkim sprawdzać, kto ma prawa do tego, by ubiegać się o azyl, a kto nie. Bo to można sprawdzić, to znaczy jeżeli tam są fachowcy, chociażby znający języki, to są w stanie bardzo łatwo określić, kto jest kim.
Wydarzenia, którymi dziś żyje świat, o nich opowiadał Jarosław Kociszewski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Zrób zakupy. Strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład 48-calowy telewizor Full HD Smart TV Sony Bravia z wbudowanym Wi-Fi za 2399 zł. MediaMarkt.pl. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5 za jedyne 1799 zł. Media Expert. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Poczuj się jak w prawdziwym francuskim bistro. Próbuj francuskich smaków w tygodniu francuskim w Lidlu. Zainspiruj się wyborną kuchnią francuską i przygotuj wyjątkowy obiad. Bo już teraz w Lidlu. Delikatny filet z piersi kaczki. Jedynie po 23,90 za kilogram. Tylko 23,90. A świeże nogi kaczki. Tylko 14,90 za kilogram. 14,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład rewelacyjny smartfon iPhone za jedyne 999 zł. Media Expert. Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz do telewizorów dodajemy soundbary. Kup telewizor LG 55 cali Ultra HD za 3399 zł i odbierz soundbar. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pogotowie konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21.30 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Rozpoczyna się ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Elbląg po wichurze stabilizuje się sytuacja na Żuławach Elbląskich. Rolniczy OPZZ organizuje manifestację w Worońcu koło Białej Podlaskiej. Utrudnienia dla kierowców. Piotr Topoliński. Czwartek to ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłów czeka m.in. blisko dwugodzinny blok głosowań. Izba ma podjąć ostateczną decyzję odnośnie do obywatelskiego projektu ustawy Komitetu Stop Aborcji. Wczoraj na wniosek PiS-u Sejmowa Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy Stop Aborcji. Autorzy zmian proponowali m.in. bezwzględny zakaz przerywania ciąży. W projekcie zapisano również odpowiedzialność karną dla każdego, kto powoduje śmierć dziecka poczętego, również matki. Drugie czytanie odbyło się w nocy. Sejm ma też głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze czytanie przygotowanego przez PiS dokumentu odbyło się wczoraj. Za odrzuceniem propozycji opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Największy sprzeciw wzbudziły nowe ograniczenia, które dotyczą obowiązku składania jawnych i publicznych oświadczeń majątkowych, zakazu aktywności politycznej również w stanie spoczynku oraz przedkładania zaświadczeń lekarskich o zdolności do sprawowania funkcji po 70 roku życia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Stabilizuje się sytuacja na żuławach elbląskich. Wiatr zelżał, choć w porywach wciąż osiąga prędkość powyżej 50 km na godzinę. Stan wód na wyspie Nowakowskiej i Elblągu utrzymuje się pomiędzy stanem ostrzegawczym a alarmowym. Powoli wzrasta poziom wody w leżącym w depresji jeziorze Druzno. W gminie Elbląg obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Na szczęście nie było przewidywanych ulewnych deszczów, bo one znacznie pogorszyłyby sytuację. Mimo wszystko jest bezpiecznie, na co wpływ mają wykonane ostatnio inwestycje w system przeciwpowodziowy, podkreśla zastępca wójta gminy Elbląg Zbigniew Tucholski. Te najbardziej niebezpieczne newralgiczne odcinki wałów zostały naprawione, podniesione. Stacje pomp zostały zmodernizowane. Stan wałów, które muszą utrzymać tę wysoką wodę przez najbliższe dni, sprawdzają specjaliści z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dziś przewidziana jest lustracja okolic jeziora Druzno, które w tej chwili przyjmuje cofkę. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Za godzinę w Worońcu koło Białej Podlaskiej rozpocznie się zgromadzenie publiczne organizowane przez OPZZ. Rolnicy zablokują krajową dwójkę. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację branży w związku z afrykańskim pomorem świń. Nie mamy po prostu ruchu. Odbierają od nas tuczniki znacznie małej ilości, strasznie małej ilości. Tuczniki są poprzerastane. Nie możemy dalej wstawiać, produkować tych tuczników. No i stoimy. Nie wiemy, co dalej. Mamy małe prosiaki. Nie wiemy, czy ich sprzedamy. Mają duże świnie. Mają problem ze zbytem. Także też nie wiedzą, jaka ich przyszłość czeka. Nikt nam nie gwarantuje, czy my będziemy mogli produkować, czy nie będziemy mogli produkować. W związku z utrudnieniami wyznaczono objazd dla samochodów ciężarowych przez Międzyrzec Podlaski, Łosice i Konstantynów. Prognoza pogody. Bez opadów dziś w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, na pozostałym obszarze deszczowo, przejaśnienia w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Olsztynie i Krakowie do 12 w Trójmieście i Szczecinie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie porywisty, na wybrzeżu silny, wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w MediaMarkt. Zrób zakupy. Strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład pralka Slim marki Beko o załadunku 7 kg oraz w klasie energetycznej A+++ za 1149 zł. MediaMarkt.pl. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement z diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. To była reklama. 5 po 9. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Karolina Mózgowiec, dzień dobry. Moim gościem jest Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty, a to oznacza, że przypomina o sobie problem smogu. Nadzieją mogą być planowane przepisy. Tu Ministerstwo Rozwoju chce zakazać sprzedaży najtańszych i najpopularniejszych pieców opalanych paliwem stałym. Rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji społecznych. Czy
to rozporządzenie w dużej mierze może pomóc w walce ze smogiem. Tak, jak najbardziej. My bardzo pozytywnie oceniamy projekt tego rozporządzenia i to rzeczywiście jest konieczny krok do tego, żeby w Polsce powietrze się poprawiło. Od 1 stycznia 2018 roku dopiero by obowiązywał taki zakaz sprzedaży tych pieców gorszej generacji, niższej. No, tak, nawet chyba od października, więc mamy nadzieję, że ten okres będzie troszkę skrócony, ponieważ no, to jest troszeczkę za duży horyzont, za długi horyzont czasowy, ale tak czy inaczej jest to, tak jak powiedziałem, warunek konieczny, dlatego że w tym momencie na rynek polski każdego roku trafia grubo ponad 100 tysięcy tych pozaklasowych kotłów węglowych, które w branży się nazywają kopciuchami, których pali się dodatkowo też bardzo kiepskiej jakości opałem. No i to, jak powiedziałem, skutkuje bardzo, bardzo wysokimi poziomami zanieczyszczeń, głównie pyłu zawieszonego. Jeśli spojrzymy na nasze domy, gospodarstwa domowe, to jakie piece, jakie kotły grzewcze przeważają w tym momencie? No właśnie dominują te najprymitywniejsze, te słynne kopciuchy i w Polsce jest kilka milionów, no około 3 milionów gospodarstw domowych indywidualnych opalanych węglem. No i pewnie około 70% z nich to są te pozaklasowe urządzenia. Czy do tych pieców nie będzie można wrzucać byle czego? Bo to jest jeden problem, to są piece przestarzałe, a drugi problem to jest to, co wrzucamy do tych pieców. Tak, to jest bardzo, bardzo dobry punkt. Rzeczywiście do tych nowoczesnych kotłów ciężej jest wyrzucić niskiej jakości węgiel, ten odpad węglowy, jak flotokoncentraty czy muły, bo po prostu sobie ten piec zepsujemy. On będzie wymagał częstego serwisowania i nikt przy zdrowych zmysłach, mając takie urządzenie, nie będzie go psuł. A jeśli chodzi o spalanie śmieci, odpadów komunalnych, co też niestety jest powszechne w Polsce i bardzo szkodliwe dla zdrowia, czy spalanie plastików, innych tworzyw sztucznych, gumy, no to także, jeżeli mamy kocioł z automatycznym podajnikiem, no to musiałby być ktoś bardzo zdesperowany, żeby próbować nim palić śmieci. Jest to bardzo trudne i miejmy nadzieję, że to zniechęci ludzi do takich nagannych praktyk. A czy w tym momencie te piece lepsze, te wyższej generacji, czy one są dostępne w sklepach? Bo co z tego, że mówimy o tym, że te najprostsze piece są szkodliwe dla nas, dla środowiska, jeżeli tych pieców może nie ma w sklepach? No to jest tak, że to, co się sprzedaje, to oczywiście jest także w dużych supermarketach, ja tu nie chcę nazw wymieniać firmy, ale to są te najbardziej znane, możemy znaleźć te właśnie najprymitywniejsze kotły. Natomiast jak najbardziej jest możliwe kupienie lepszej jakości kotłów i polscy producenci, polska branża kotlarska jest w stanie takie kotły produkować i nawet je produkuje. Co więcej, my mamy bardzo potężną tą branżę kotlarską, bodaj największą w Europie, jeśli chodzi o piece na paliwa stałe, a głównie na węgiel. No bo węgiel jest jakby taką naszą, powiedzmy, narodowym paliwem. No i to jest też szansa na rozwój dla tej branży, na prawdopodobnie także na większe zyski, bo przecież te nowoczesne urządzenia, one są droższe, co jest istotnym punktem. No i też branża kotlarska powinna być zainteresowana w wprowadzeniu takich regulacji dla własnego interesu. Dlaczego dla własnego interesu? No bo sprzedadzą bardziej zaawansowane technicznie urządzenia, drożej. A jaka jest różnica cenowa w tym momencie? No spora, bo ten najtańszy kocioł, to już nie mówię jakichś takich wyklepanych w przysłowiowym garażu, ale to jest rzędu powiedzmy 2000, no plus minus sporo, ale mniej więcej, a taki nowoczesny, no to jest rzędu 10 czy więcej tysięcy złotych. On ma automatykę, podajnik, tak jak powiedziałem, więc to urządzenie musi więcej kosztować. A czym w tym momencie przede wszystkim palimy w piecach? Czy to są właśnie jakieś odpady, śmieci, węgiel, najniższej jakości węgiel? Tak, niestety jest takie błędne koło, że nasze domy są przeważnie, zwłaszcza te jednorodzinne, słabo ocieplone, więc musimy oszczędzać, oszczędzamy niestety jako społeczeństwo na opale, no więc kupujemy ten najtańszy, ale to jest złudna oszczędność, podobnie jak z tym piecami. Ja powiedziałem, że one są droższe, ale to się szybko zwraca, bo taki piec ma wyższą sprawność, więc jeżeli będziemy palić lepszym węglem, w droższym, lepszym piecu, to będziemy tego węgla palić znacznie mniej i to się szybko nam właśnie zwróci w cenie opału. Tutaj Ministerstwo Energii planuje kolejne przepisy, które mają ustalić normy jakości paliw, którymi palilibyśmy w piecach, ale tak sobie myślę, że to chyba będzie trudniejsze i we wdrożeniu, w przeforsowaniu tych przepisów i też w egzekwowaniu być może. Tak, ale tego nie wiem, czy będzie trudniejsze, natomiast na pewno takie przepisy należałoby wprowadzić. Warto pamiętać, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie na rynek detaliczny sprzedaje się te kopalniane odpady, właśnie ten słynny flotokoncentrat czy muły. Takie pseudopaliwo powinno być spalane jedynie w jakiejś zawodowej, na przykład energetyce, w kotłach, które są w stanie to spalić w odpowiedni sposób, a nie w domowych piecach. Więc jak najbardziej powinno to jak najszybciej zostać wyeliminowane, bo w dużej części Polski spalenie tego typu odpadami węglowymi jest
dominującym źródłem albo jednym z ważniejszych źródeł zanieczyszczenia powietrza. A co z bardzo modnymi kominkami? Bo cały czas mówimy o tym, o kotłach grzewczych, a zapominamy o kominkach. O tak, to jest też bardzo ważny punkt. A więc kominki także zanieczyszczają powietrze tymi samymi zanieczyszczeniami, co piece węglowe i dym ze spalania drewna jest równie szkodliwy dla naszego zdrowia, co dym ze spalania węgla. Czasem się wydaje, że kominek jest ekologiczny, bo spala drewno. Tutaj mieszamy dwie rzeczy. Jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, jest równie niezdrowy jak spalenie węgla. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, jest oczywiście o tyle dobry, że to jest odnawialne źródło energii, więc ten dwutlenek węgla wraca potem do biomasy w procesie fotosyntezy i to jest okej. Ale jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, spalenie drewna, zwłaszcza w takim prymitywnym kominku, nie jest dobre. Zdecydowanie nie jest dobre. A jakie mamy w tym momencie możliwości wymiany pieca na nowszy i czy dopłaty, które istnieją, nie preferują jednak tych tańszych pieców? Nie, no to zależy od tego, co na danym obszarze zostanie uchwalone i nie ma sensu zmuszać ludzi, ani zachęcać do wymiany kotła słabej jakości na kocioł średniej jakości. To powinna być od razu dopłata do kotła najlepszego możliwego, czyli tak zwanej piątej klasy. I takie też normy emisyjne odpowiadające piątej klasie kotłów są